Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasiak. Zacznijmy z informacją o Wrocław Outlaws. W tym tygodniu poznaliśmy naszego nowego defensive coordinator Andrzeja Myszkę. Krzysiu, możesz coś o nim powiedzieć? Oczywiście, Andrzej Myszka był rozgrywający Bielawa Owls, również grający na pozycji defensive backa. Prowadził tak naprawdę Owls do perfect seasonu 8-0 w PLFA 2, kiedy to była druga liga, u boku Desmonda Jordana. Wiele lat doświadczenia, miejmy nadzieję, że zmaterializuje się z niego fantastyczny defensive coordinator. Na to liczę ja, na to liczą kibice Wrocław Outlaws. Wszyscy na to liczymy. Rzeczywiście duże doświadczenie i dużo przynosi do naszej drużyny. Przejdźmy do NFL Combine. Nabory, tryouty do NFL. Mieliśmy tryouty do kadry, teraz tryouty do NFL. Chris, o czym będziemy mówili w temacie Combine? No właśnie, to jest ten najważniejszy moment w życiu tych najlepszych zawodników NCAA, że teraz testują, startują, kogo wybiorą do NFL. W tym tygodniu mieliśmy parę fajnych akcji. Przede wszystkim to był bieg na 40 yardów, jak porównali Marcus Mariota i Jameis Winston. Nie wiem, czy to widziałeś. Oczywiście widziałem. Jameis Winston troszkę powolny zawodnik, ale trzeba powiedzieć, że zaprezentował się świetnie w drillach podaniowych. Świetna praca stóp, tak. Dokładne podania, więc Jameis Winston na pewno nie spadł w draftboardach, a raczej dalej utrzymuje się jako topowy pick. Zobaczymy, jak to się rozwiąże w Nowym Jorku w kwietniu. No i wczoraj mieliśmy też jednego zawodnika, defensive back University of Connecticut, który ustanowił rekord świata w broad jump. Tak, widziałem takie zestawienie tego broad jump, jak skoczył on, te 12 stóp i 3 cale, tak. A obok niego gościu, który skoczył najkrótszy broad jump na kombajnie, wiesz na jaką odległość? Nie. Na 7 stóp, czyli niemalże dwukrotnie krótszy broad jump zestawiony razem symultanicznie. Jakbyś oglądał żabkę z małym pieskiem. Tak, tak, tak. No w ogóle to ten broad jump 12 stóp 3 cali, czyli te 3,73 metra, no to stanowi rekord świata, który stał od 1968 roku, 46 lat. Wracamy na krajowe podwórko, tryouty do kadry, samo zgrupowanie kadry. Chris, co sądzisz o tegorocznej reprezentacji? Coach 50 Cent, nikogo nie powołałeś z Outlaws. Dlaczego? No nie ma nikogo z Outlaws, nie ma nikogo z PLFA 2. I tak to już jest, nie? Ale trzeba powiedzieć o tym, że na kadrze, na tryoucie nasz rozgrywający Mariusz Górecki bił się cios za cios z Michałem Kołkiem. Moim zdaniem wyglądał nawet lepiej. Zresztą trenerzy też ocenili ich porówno. Powiedzieli tylko, że Michał Kołek ma większe doświadczenie i dlatego jest on wzięty, a nie Mariusz Górecki. Dlatego myślę, że w tej chwili Mariusz Górecki, który pokonał Krzelowskiego, pokonał rozgrywającego z Warszawy, Patryka Barczaka z Kozłów, tak naprawdę ma duże szanse, żeby zagrać na The World Games. To jest to, co ja przewidywałem. To będzie rozgrywający, który w The World Games będzie gotowy do grania. No tak, jeszcze mamy sezon 2015, trochę doświadczenia nabierze. Sezon 2016 i będzie gotowy. Z PLFA 1 oczywiście i będzie gotowy. I nie będzie z PLFA 2. Dokładnie tak. A o samej kadrze dowiecie się bezpośrednio od kadrowiczów, z którymi rozmawiał Mateusz Guber, który już w wyniku nie odkręci, a zawsze występuje we własnym swetrze. Witam Państwa, dziękuję moim przezabawnym kolegom ze studia za oddanie mi głosu. Dziś wraz ze mną dwaj reprezentanci Polski w łyżwarstwie figurowym, Robert Rosołek. Dzień dobry. I Paweł Świątek. Cześć. Chłopaki, jesteście od już wielu lat czołowymi postaciami polskiego futbolu amerykańskiego. Gracie ile? Ty, Robert, grasz 9 lat i Paweł też 9 lat, tak? Czy możecie powiedzieć, jak na przeciągu tych 9 lat obserwujecie rozwój futbolu w Polsce? To znaczy, no rozwój jest wielki, no bo jak sobie przypomnę mecz, jak graliśmy z Białorusią w 2007 bodajże, tak, w 2007, to graliśmy po kostki w błocie, po kolana praktycznie nawet w błocie, bym powiedział, no, oczywiście wyolbrzymiam to, ale no, a teraz trenujemy w obiekcie Spale, w dobrym olimpijskim obiekcie, prawda, no jest duży progres i no, idzie ku dobremu, więc no, ja jestem bardzo zadowolony z tego powodu. No.
Paweł, mógłbyś coś dodać? Na przykład wiadomo, że byłeś we wszystkich kadrach reprezentacji, jakie były do tej pory utworzone. Na pewno nie będę pytał, która jest najlepsza, bo myślę, że obecna jest najlepsza. Natomiast takie rzeczy od środka, które mógłbyś wymienić. To znaczy na pewno organizacyjnie idziemy do przodu. Jak już Robert powiedział, pamiętamy zamierzchłe czasy, kiedy no, ciężko było koszulkę meczową na mecz kadry, a jesteśmy w momencie, kiedy trenujemy w ośrodku przygotowań olimpijskich. Wiadomo, no, jest jeszcze kilka rzeczy, które możemy polepszyć, naprawić, ale jesteśmy też sportem amatorskim, powinniśmy o tym pamiętać. Wszystko jest na dobrej drodze w porównaniu z tym, co było kiedyś, a co jest teraz, jesteśmy pełni optymizmu na pewno. Dziękuję bardzo. Wiecie, w tym roku na tryoucie było wyjątkowo dużo zawodników, tak? Bo było ich około 140. Kilku zawodników się dostało. Czy oni stanowią w tej chwili o robią różnicę w reprezentacji, czy też na razie są na zasadzie uzupełnienia składu? Są tacy, którzy robią różnicę, a są też tacy, którzy pokazali się jako atleci, ale trenują jeszcze trochę za krótko, żeby stanowić o sile kadry, ale pamiętajmy też, że skład jest cały czas obserwowany i możemy spodziewać się jakichś roszad po sezonie. Także no, jeżeli o to chodzi, to jeszcze daleka droga do decydowania w ogóle, kto będzie stanowił o sile kadry. Robert, jako zawodnik defensywy, na pewno zwracają Twoją uwagę osoby z ofensu, które faktycznie robią tą różnicę. Czy mógłbyś powiedzieć, które osoby na dzień dzisiejszy wywarły na to największe wrażenie? To znaczy, pytasz się mnie o online? O co mi się pytasz teraz? Nie, pytam się Ciebie. Pytam się Ciebie o zawodników ofensywnych, tak. Czy jacyś nowi zawodnicy się pokazali, czy też jednak stara gwardia nie ustąpi tutaj? Jak ty to widzisz jako zawodnik? To znaczy, no jednak, no mieliśmy, ja byłem jeden dzień tak na kadrze, więc ciężko mi powiedzieć o nowych zawodnikach. Bardziej bym powiedział ci superlatywach o starych zawodnikach, tak? Czyli o tak jakby nasze jakby filarze naszej kadry, tak? Czyli no nie wiem, no to Krystecki, tak? Czy bądź, nie wiem, no tutaj akurat powiem o Tomku, tak, który moim zdaniem genialne kacze robi. Powiem o Filipie albo Bartku, którzy na rozgrywającym, przynajmniej jak patrzy się na tych ludzi, ma się nadzieję, że jednak coś z tego będzie, z tego projektu, tak, więc no jestem pełen optymizmu póki co. I wszyscy będziemy tkwili w optymizmie do pierwszego meczu, który rozegra reprezentacja Polski w tym roku. Tymczasem dziękuję Państwu bardzo, do widzenia. Dziękujemy Ci, Mateusz. A teraz przechodzimy do obiecanego konkursu. Już 6 marca w hali Orbita we Wrocławiu odbędzie się gala Fight Exclusive Night. To już 6 edycja. Tym razem gala będzie transmitowana również na Polsacie. W związku z tym konkurs. Wybierzcie parę fighterów, futbolistów, osób ze środowiska futbolowego, które chcielibyście zobaczyć w pojedynku MMA i uzasadnijcie dlaczego. Zamieśćcie taki komentarz u nas na fanpage'u pod wideo, które publikujemy ten odcinek. No. No a kogo ty byś chciał widzieć w takim pojedynku, Krzysiu? Powiem ci tak, dla mnie Babatunde Ekbusi, ofensywny liniowy Warsaw Eagles kontra Jędrzej Stęszewski, komisarz PLFA. Wow, to naprawdę byłby pojedynek najwyższej wagi. Chris, momencik, bo tu producent mówi, że Babs już walczył w MMA w teledysku Kościeja. Masz solidny korpus, o chuj, nie mów, że jarasz się old school. Bajera jest tania, ale łykam ją jak piołun. Jak będziesz chciała, załatwisz marka na wosku. Ja i ty najebawszy, a potem rosół. Jaki wstyd, został w domu jak zawsze. Ci co mnie znają, biorą na mnie poprawkę. To nie my, żaden z nas to nie raper. Pomyliłaś nas z tym, co miał klip z Beyoncé. Oh shit, ten typ to twój chłopak, jak mogłaś. Wszystko od nas w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na nasz nowy segment ABC Futbolu, prowadzony przez Krzysztofa Krzmienia, naszego analityka. Chcieliście ten segment, pisaliście nam o nim, więc proszę, o to jest. A poza tym pomyśleliśmy o tych wszystkich biednych DBs, którzy na kadrze musieli podawać wodę, bo nie znali różnic między cover 0 a cover 1. Mamy nadzieję, że oglądają ten odcinek. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak chłopaki powiedzieli, zaczynamy dzisiaj nowy cykl, nowy segment. Dla tych, którzy chcą trochę poszerzyć swoją wiedzę o taktyce futbolu amerykańskiego, będą to podstawy, ale nie dla zupełnie początkujących. Pamiętajcie, że to, o czym tutaj mówię, to jest jakaś wersja bazowa. Tak naprawdę wszystko, co tutaj zobaczycie, są jedynie podstawy i na boisku wygląda to zupełnie inaczej. W zależności od formacji,
w zależności od pozycji, na jakiej grają poszczególni zawodnicy i od taktyki przyjętej na konkretny mecz. Zaczniemy od podstawowych ustawień używanych przez defensywy, czyli popularnych cover z odpowiednim numerkiem. Od czego są te numerki? Numerki są od liczby zawodników, którzy są ustawieni z tyłu. Zaczniemy od cover 0. Cover 0 to obrona każdy swego, czyli man to man, czyli każdy obrońca ma przypisanego do siebie zawodnika ataku, którego musi kryć w tej akcji. Cover 0, ponieważ z tyłu nie ma żadnego obrońcy i ta obrona jest piekielnie ryzykowna, nie znam żadnego zespołu, który stosuje ją jako podstawową formację defensywną, ale jest często stosowana na przykład w okolicach własnego pola punktowego. Zaletą cover 0 jest przede wszystkim to, że jest to obrona bardzo agresywna, która pozwala na zdecydowanie silniejszy liczbowo pass rush. Natomiast oczywistą wadą jest to, że nie ma absolutnie żadnej pomocy na górze, czyli jeżeli któryś receiver się urwie swojemu obrońcy, no to pozamiatane touchdown. Przechodzimy do cover 1. Cover 1 to również obrona każdy swego, z tym, że na górze, czy też z tyłu za resztą obrońców stoi free safety, którego zadaniem jest pomoc przy głębokich podaniach i stąd nazwa cover 1, ponieważ jeden obrońca z tyłu. Tak więc zasady są bardzo podobne. Każdy zawodnik kryje swojego atakującego, swojego receivera. Natomiast może być nieco agresywniejszy, ponieważ wie, że w sytuacji, kiedy receiver mu ucieknie, jest pomoc free safety. Wbrew pozorom to nie jest taka prosta defensywa, ponieważ bardzo wiele zależy od tego faceta, który musi w pojedynkę pokryć cały tutaj tylną strefę boiska. Jest to naprawdę duży obszar i dużo od niego zależy. Teraz przejdziemy do cover 3, która z pozoru może być dość podobna do cover 1, dlatego że głęboko z tyłu znajduje się free safety, jednak znacząco się od niej różni. Po pierwsze jest to obrona strefowa, to nie jest obrona każdy swego. Tutaj gracze kryją swoje strefy. Po czym to rozpoznać? No, po pierwsze defensive backowie są nieco cofnięci w stosunku do cover 1 najczęściej, bo tu mamy znowu różne warianty. A po drugie to ładnie widać, kiedy któryś z graczy ofensywy zaczyna ruch przed snapem, wówczas widać, czy obrońcy poruszają się za nim, czy nie. Nazwa cover 3 pochodzi od tego, że mamy trzech defensive backów ustawionych dość głęboko i odpowiadają mniej więcej za 1/3 boiska, za takie strefy w 1/3. Każdy ma swoją, defensive backowie się cofają. Natomiast ta czwórka graczy odpowiada za strefy mniej więcej tutaj na środku. Jakie są zalety tej obrony? No, przede wszystkim jest to obrona dość prosta stosunkowo. Po drugie jest silne wsparcie przeciwko biegowi dzięki strong safety. Natomiast podstawową słabością są tutaj te dwie strefy, gdzie cofając się defensive backowie mogą nie zdążyć, ci obrońcy również mogą nie zdążyć. Stosunkowo łatwo o serię 4-5-jardowych zysków, co w konsekwencji daje kolejne pierwsze próby. Oczywiście pamiętajcie, że to, co tutaj narysowałem, to jest tylko jeden z wariantów. Tych wariantów jest cała masa. Na przykład Krzysiek Wydrowski preferuje cover 3 Cloud. No ale mam nadzieję, że dało to Wam jakieś wyobrażenie na temat tego, jak wyglądają te podstawowe ustawienia defensywne. Oczywiście to jeszcze nie wszystko. Za tydzień będziemy kontynuować, ale dzisiaj musimy już kończyć, bo producent mnie goni, że długo gadam. Dzięki i do zobaczenia.